Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy Wiedźmin 3. I zobaczcie, ten motyw, chciałam powiedzieć. To zadanie nazywa się Sen w Wielkim Mieście. No cóż. Ciekawie. O kuźwa. Hej, on podobny jest do tego Janka przecież. Obudź się, to tylko sen. Obudź się. Ale może tylko wyglądał tak niepozornie. No nie, znowu mam lalki szukać. Dobra, da się zrobić. Ojej, będziemy egzorcyzować chałupkę, co? Przestań. Odejdź stąd. Nie rób tego. Dobra, no wszystko. Tylko żeby mi się Geralt zaraz nie przeciążył. I te jedzenia połowy zaraz i tak wyjem pewnie. Podłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj jej, proszę. Co to jest za miejsce? Tutaj... Ktoś chyba bardzo lubi krowie mleko. O, nie wiem, po co mi kubek. Przestań. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś motywu z wybieraniem odpowiedniej lalki. Regał zostawię przejście. Nie wiem, do czym miałabym się sugerować. To wszystko wezmę. Pierożek kolejny. Ciekawe, czy będzie w ogóle czas to wszystko zjeść. Co, Geralt, jak myślisz? Pewnie będzie. Dobra. Ze znakiem nie ma problemów. Mogę oglądać parę rzeczy. I oglądamy rysunki, ale brzydkie. Ja jako dziecko ładniej rysowałam. Dobra, chociaż w sumie nie wiem, czy dobrze będzie upijać Geralta, ale co tam. Tu. Jezu, jak tego dużo wszystkiego. Winogronka, ale jakieś takie brzydkie fioletowe. Nie lubię fioletowych, wolę jak granatowe, że wyglądające prawie jak czarne. O, one są pyszne. Zmiana Melody bodajże. To już za nazwa, prawda? Dobra, wiem, że was to bardzo interesuje, a tu mamy szmacianą laleczkę. W pierwszym piętrze była jakaś kołyska. Ciekawe, co się stanie, jak włożę tam lalkę. Do kołyski? To da się zrobić. Oj, Geralt, co ci, chłopie, przyszło? Laleczkę do łóżka, łóżeczka, wózka, chciałam powiedzieć. Układać. Gdzie? Gdzie jest kołyska? Tutaj, tak? Nie, zaraz, zaraz. Gdzieś polazłam, nie tam, gdzie trzeba. Tu była kołyska, jest. Stary motyw z zamykaniem drzwi. A może nie? Kolejne arcydzieło. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. Ja też. Widziałem w piwnicy. Może tam znajdę jakąś wskazówkę. Rysunek pieca. Dobra. W dodatku chlebowego. No. Geralt, dużo umiesz powiedzieć na podstawie rysunków dzieci. Może naprawdę jesteś jakimś psychologiem, co? A nie Wiedźminem. Może nas wszystkich oszukujesz. W beczce się chowa? Nie. Przestraszyłeś się? Bardzo.
przestraszyłeś się, co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary, ale fajnie. Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? No jak się umarło, to nie. Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Słuchaj, to co robisz wcale nie jest zabawne. Bo ty się nie znasz na żartach. Mhm. Ludzie w ogóle są głupi. Przez ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Ja w sumie też lubię straszne sny. Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Dla własnego bezpieczeństwa. Nie chcę! Nie chcę, nie chcę! A kto by chciał? Nowigrad to nie jest miejsce dla bożątek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak nie? A, zainteresowała się, co? Ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja, powiesz mi tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem, uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani Dudu, jesteś bardzo ładny, wiesz? Wiem. Nieczęsto to słyszę. Dzięki. Ej, ona w sumie też ma. Teraz chcę obudzić śpiocha. Nie będę jej piszczała. Blond włosy. Obudzi się. No i miło. Mogę jeszcze z tobą pogadać? Ale te twoje żółte oczy to trochę straszne są. Zobacz, moje są ładne. Śmieszna, ale tak pozytywnie śmieszna. Okej, nie lubię bachorów, ale ona akurat jest spoczko. Dobra, czyli wyżej mam iść. Dobra, żeby tak mi nic ze łba nie wyleciało. No jak tam? Już nie śpisz, co? Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Triss Merigold. Na księcia nie wyglądam, co? Dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie. Ale we śnie było to całkiem realne. I wcale nie zabawne. Tak już jest. To dzieło bożątka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Najlepiej je przegadać. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? O, od razu gada, jak mi się podoba. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. A karczmę ja już chyba gdzieś tam miałam, tylko właśnie jak zwykle pytanie, gdzie, co i jak. Ale dobra, przynajmniej po drodze do karczmy, to wiecie co, to pewnie się jakiś kupiec znajdzie. Dobra. O, jeszcze z nim pogadajmy. Widziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? A ciekawe, czy jakbym wybrała tę opcję dialogową, to on powie o tym porządku. Nie, będę głupa walić. I tak i nie. Co prawda udało mi się uwolnić Corin z łap demona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Corin wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Tyle koron na niego poszło.
No, ale cóż, na biednego nie trafiło. No i... Chciałam powiedzieć, wszyscy są zadowoleni, ale w sumie nie, bo rządko będzie. Kupiec nie, no ale sam powiedział, że hola hola, takie straty. Dobra, żebrakowi raczej nic nie opchnę. A tych świeczników i nie wiadomo jeszcze jakiego innego dziadostwa, no to już trochę... Nazbierałam, ale genialny tekst na Cyce Południcy, ja to muszę kiedyś sobie pożyczyć i powiedzieć. Tak, tak. Pohandlujmy. W Gwinta grać zamiaru nie mam. Ojej. To jakieś fajne jest. To by chyba można mu sprzedać, co? Albo zaraz, inaczej zrobimy. Bywaj. Bywaj. I teraz tak. Co z tym? To mnie nie kręci, to... Tak. Dobra, to co mam na sobie jest chyba całkiem spoczko, tylko tak patrzę, dziadostwo, to to wszystko. To jest dziadostwo, dziadostwo. No, za rękawiczki można by zmienić. Dobra. No i Geralt, śmiesznie wyglądasz, ale zbroję to jakąś może zrobimy. Na razie właśnie z tym pohandluję. Dobra, to tak, to sprzedam, to tych gatek za nic nie położę. Aha, czyli tego mu nie sprzedamy, ale to nic, dziadostwo za to jak najbardziej można opchnąć. To jakieś te kielichy, nie kielichy, co to szkatułkę. Perfumy. Lalkę wiedźm może warto trzymać. To. Dobra. Bywaj. I teraz jeszcze zajdziemy do kowala. Tylko może lepiej byłoby... Zaraz, temu powiemy sobie bywaj. Bywaj. I zerknę na mapie. Bo przydałby mi się ten kowal od pierogów, nie sądzicie? On tam obiecał nam mieć jakieś zniżki. Tylko właśnie, gdzie on był? No nic, może się nie da. To może jednak u tego wszystko załatwimy, co? Dobra. Tak. Pokaż mi swoje towary. Zaraz, a tak patrzę, sklep. Rzemiosło. Patrzę sobie.
Czyli to muszą w ten sposób? Nie, to może w sklepie czegoś poszukamy, chociaż no, zbroja to u płatnerza, a nie. Aha. Ale warto chyba naprawić wszystko. Dobra. Oj. Bywaj. Czyli co? Zapis, bo nie chcą przez targ się znowu męczyć. Idziemy gdzie trzeba. Nie, tam więcej kupców jakiś będzie, więc idziemy już gdzie trzeba. Tablica ogłoszeniowa. Dobra. Na nią warto zaglądać. Nie wiem, po co biorę te... Zlecenie. Nie no, w Gwinta grać nie mam zamiaru. Oj, coś mi się zaskoczyło. Co to ma być? Mistrzu, nie wspomógłbyś dobrych ludzi, brakuje nam do kufarka. No bo my tu koledzy po fachu. My się, mistrzu, weźmi, nie? A my obaj rzeźnicy. Wy szlachtujecie i my Serio? Tylko wieźminom płacą więcej, bo tej wioski całe się zrzucają. Jasne. Możni grosza nie szczędzą. Żeby to tak pięknie było. Wyraźniej trafiałem na złych możnych i niewłaściwych. A Geralt no nie daj w tym stroju kojarzy mi się z Sejrowskim, nie wiem dlaczego. Bardziej wam pomogę, jeśli nic wam nie da. Dokładnie. Przepuśćcie mnie. No, mistrzu! Wy lepiej ważcie słowa. To, żeśmy po jednym fachu, jeszcze nie znaczy, że wam wszystko wolno. Ty cicha. Biedy nam napytasz. Przecież to wiedźmy. Mądrze gadasz. Zejdźcie mi z drogi. A nie zejdziemy. Ja zejdę. Mądry człowiek. A mnie nikt rozkazywał nie będzie. Wiedźmy, to dawaj na pięści. Też moje słowo mogę nauczyć. Nie dajesz mi wyboru. Przykro mi, a w sumie to nie. Cóż. A wystarczy, mistrzu! Już mam zrozumieć. Rozumny chłop. Idźcie do domu, nic tu po was. Nie. No to sobie pogadamy ze strażnikiem, tylko zaraz na mapie może najpierw zobaczę, którędy mam iść. Aha, w sumie mogę i mostami jakoś poprzechodzić. No dobra. Ja bym chciała sobie jakąś fajną kurteczkę, zbroję zrobić, tak w ogóle. Bo śmieszy mnie to, jak Geralt wygląda, no ale dobra. Ej, nie to. Mogę... Ej, no, jest, wreszcie. No niech, tylko mów, o co chodzi, facet. Co ja jestem? Ja w sprawie zlecenia. Jakieś stworzenie zmasakrowało nocny patrol. No, domyślam się. Skąd wiadomo, że to potwór? Nie wiadomo, pewnie. Wystarczy Mów. Jak wyglądały ciała zabitych? Jak żyje? Nie widziałem czegoś no, takiego. No dobra. Ci zabici właśnie. Fajnie. Chcę zobaczyć. Ciała zostały już pochowane? Był rozkaz, żeby ich spalić. Nasz medyk dobrze im się przyjrzał. Z nim gadaj. Dobra. Zobaczę, co się da zrobić. Zapłacimy. Czyli co? Do medyka. Ale to dziwne, że... Że co, że nie chcą, bym coś zrobiła, tylko mam sobie... Jak gdyby nigdy nic z medykiem pokonwersować. Jejku. W twoim wieku? I to teraz, w czas wojny? Zwariowałeś! Ktoś chce na skligę płynąć, ale ja nie mam umiejętności jeszcze do tego, to... Nie będę tam zaczynać tego i tak.
Zaraz, to są doki. Tak, gdzieś tu powinny być. Kurde, krążę między chałupkami i w zasadzie nie przybliżam się do tego za szybko. Ale nie, nie, dobra. Jakiś handlarz jest, jest i medyk. Ty jesteś medykiem. Nie pytaj, co cię zdradziło. Badam sprawę zabitych strażników. Podobno dokonywałeś autopsji. Wynajęli cię, żebyś się tym zajął. Dobrze, chętnie pomogę. Słyszałem, że ciała były wysuszone. Też uważasz, że zabił ich potwór? Nie sądzę. Zwłoki były wysuszone, ale... Może próbowali pojmać czarodzieja i ten rzucił jakieś paskudne zaklęcie? To było odwodnienie? Nie. Nie wiem, do czego innego to porównać. Interesuje mnie, czy widziałeś na ciałach ślady pazurów lub kłów. Śladów kłów nie widziałem. Pazurów też nie. Jedynie ślady paznokci po przygodach z dzikami. No cóż. Gdzie znaleziono ostatnie ciało? W bocznej uliczce przy drodze z doków do dzielnicy burdeli. Ktoś porzucił je w środku nocy. Obejrzę to miejsce. I to nie dlatego, że to droga do burdeli, miejsce, oczywiście. Powodzenia. Rzecz mi zniżki. Śmiertelne rozkosze. Kolejna fajna nazwa zadania. W ogóle to ciekawy odcinek nam się zrobił. Sen w Wielkim Mieście. Tutaj śmiertelne rozkosze. No cóż, w sumie odcinek powinnam teraz kończyć, ale za bardzo mnie zaciekawiło, co my też tam możemy znaleźć. No dobra, trochę się boję, że utknął na dłużej, ale to nie ryzykuje ten... Nie trafia na fajne zadania, prawda? Tu znaleziono ciała. Może trafię na jakieś nietypowe ślady. No jakieś są. Podkute buty strażników. Nieistotne. Ci wszyscy panowie chodzą do pasji Flory, żeby sobie posłużono. Ślady dziecka. Rozmowy. Za ruchliwe miejsce. No. Wyraźne ślady kopyt. Koń. Nie, konie nie chodzą na dwóch nogach. No, do burdeli raczej też, nie? Co, może jakiś faun? Albo ktoś ma jakieś dziwne... Jakby to powiedzieć... Czego tu? Zachcianki. Tutaj idą te ślady. To prowadzi do kuternogi Katarzyny. Interesujące. Wejdziemy tam? Aha, zamknięte. A, mam pogadać z właścicielką. Czyli nie tędy raczej. Czyli co, głównym wejściem? Jak ja tam wejdę? Geralt, może jakaś malutka podpowiedź? Tu? Wow, płatki kwiatów, co? Przy wejściu. Uroczo. Dobra. No i fajne miejsce. Mam sobie wziąć jakąś kolegę. Nie za stary jesteś, aby na Amory? No, chodzi o to, że nas będzie dwóch, a ty jedna. To jest zamknięte, czyli co, czyli... No. Ty jesteś właściwą osobką? Chyba tak. Witam! No patrzcie, świat się kończy. Wiedźmin w burdelu. Co w tym dziwnego? Tyś dziwny, bratku. Wszyscy wiedzą, że wiedźminy to odmieńcy i nienormalne mutanty. A to jest porządny burdel dla kurew z zasadami. No gadaj, masz tam w spodniach wszystko jak zwykły chłop? Kiedy ostatnio sprawdzałem, wszystko było na swoim miejscu. Słyszałaś o morderstwie strażników? Wielu tutaj umiera. Z rozkoszy. Wiem, że kłamiesz. Doprowadziły mnie tutaj ślady mordercy. Nie pozwolę się obrażać. Skoro jesteś takim dobrym tropicielem, to poradzisz sobie sam. Żegnam.
Rozejrzę się tutaj i poszukam śladów na zewnątrz. Śladów na zewnątrz. Dobrze, że nam coś takiego podpowiedział. Zampus i otoczenie. A, czyli raczej otoczenie, co? A może nie? Może na górze coś będziemy podglądać z góry? Nie, no wiecie co, robi się ciekawie, więc zajmiemy się tym w kolejnym odcinku. Na razie to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!